Gracias.
Na boisku leży kontuzjowany Kamil Nowicki. Miejmy nadzieję, że uraz nie jest na tyle poważny, aby wyeliminować zawodnika z Polski z gry. Thank you.
Nie,
Dawaj,
kartka!
Thank you.
Idź po to w kim generał. Thank you.
W przerwie meczu w drużynie Wisły Płock nastąpiły dwie zmiany. Boisko opuścił Kamil Nowicki, zawodnik grający z numerem 19, a w jego miejsce pojawił się Damian Szczepański, zawodnik oznaczony numerem 16. Na placu gry nie ma już także Radosław Gałąski, zawodnika grającego z numerem 7. W jego miejsce na placu gry pojawił się Emil Szostak, zawodnik oznaczony numerem 11. Thank you.
Thank you.
prowadzi Wisła Płocka. Bramkę dla narciarzy zdobył Piotr Blazło.
No. Yeah! Yeah! Brawo! Bramkę dla drużyny Thank you.
meczu, 2-1, a drugą bramkę dla drużyny Lipsko-Płock zdobył Piotr Wazło. Nie wiem, czy weszło, czy nie ma problemu. 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 Nie
Regulaminowego czasu gry sędzia główny doliczył co najmniej 2 minuty. Jak co zakończył mecz 10. kolejki 4. ligi grupy mazowieckiej północnej, w którym Wisła Płock wygrała za Żarowianką Żarów Mazowiecki 2-1.